Tadeusza Porta, internetowy, telewizji Ciężkowice. Panie burmistrzu, proszę nam powiedzieć, czy jest potrzebny taki portal w gminie i jak on będzie wpływał na rozwój regionu? Myślę, że w dobie rozwoju internetu ta forma komunikowania się ze społeczeństwem jest naprawdę potrzebna. Za pomocą internetu przekazywać będziemy najważniejsze informacje, relacjonować wydarzenia, które miały miejsce na terenie gminy. Tym sposobem będziemy docierać nie tylko do mieszkańców naszej gminy, ale również do szerokiego społeczeństwa. Posłuży to na pewno do zaprezentowania gminy, jak również jej promocji. Portal będzie obejmował nie tylko gminę Ciężkowice, również inne gminy. Czy to przełoży się jakoś na promocję gminy w powiecie? To jest bardzo dobre rozwiązanie. Nie tylko Ciężkowice w powiecie tarnowskim, ale również inne gminy powinny właśnie z tego skorzystać. Będziemy promować swoje lokalne tutaj tereny, ale również cały powiat.